Witam serdecznie na kanale Czaja. Dzisiaj znowuż złomowe zakupy. Powiem wam, że całkiem fajne rzeczy dzisiaj udało mi się wydłubać. Zerknijmy. Klucz do kół. Nawet w dobrym stanie. No, może poza tym jednym, siedemnastką, ale jeszcze będzie funkcjonował. Drugi klucz do kół. Ten z możliwością nałożenia nasadki. Nie wiem skąd, ale dorwałem kilka takich pił bez rączek. Rączka to nie problem, dorobię sobie z drewna. Druga taka. Trzecia. Czwarta bez rączki. Piąta z rączką, jakaś taka starsza. Podejrzewam, że produkcji radzieckiej. Co tam dalej było? Wieszak na monitor. Drugi taki sam, tylko bez mocowania, które tutaj w tym jest. Można wywiercić dziurę i normalnie powiesić. Pilniki. Jeszcze jeden. I kolejny. Jakiś brzeszczocik. Trafiłem też młoteczek do wyczyszczenia. To wydaje mi się, że to jest programator do pralki. Na pewno trochę mosiądzu z tego się uda odzyskać. Stycznik. To wiadomo, miedzi troszkę w środku, między innymi. No i jeszcze jeden pilniczek. No i fant dnia. Wkrętarka. Makita. To jest jakiś chyba starszy model. I ładowarka do makity. Kabel odcięty. Teraz zobaczę, czy to do tej makity, bo w jednym miejscu leżało. Do tej makity. Ciekawe, może uda się coś z tego zrobić. No zobaczymy. Podejrzewam, że ładowarka zepsuta. No i jeszcze na dnie torby takie trzy kawałeczki miedziuszki. Miedziuszka zawsze dobra, jak się ją kupuje za 2 zł za kilogram. Także jak widzicie, można coś fajnego trafić na złomie. Trzeba tylko od czasu do czasu zajrzeć, pogrzebać. I tyle. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się, cześć!